Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i jeżeli Ty jesteś osobą, która waha się, czy rozpocząć kurs prawa jazdy teraz, czyli w 2015 roku, czy masz rozterkę, że możesz zrobić to nieco później, w 2016, to ten filmik jest właśnie dla Ciebie. I jeżeli nie jesteś z Księżyca, to na pewno wiesz, że w 2016 wchodzi kilka bardzo restrykcyjnych przepisów, które niestety utrudnią życie świeżo upieczonym kierowcom, takim jak Ty. I przede wszystkim będziesz musiał przejść kursy doszkalające. Mają one być pomiędzy 4 a 8 miesiącem od uzyskania przez Ciebie prawka. I nie zrozum mnie źle. Kierowca uczy się całe życie, cały czas Cię może zaskoczyć jakaś sytuacja drogowa. I pod samą ideą szkoleń podpisuje się tymi dwiema ręcami. Natomiast nie cierpię jednego. Jest to tak zwana fikcja szkoleniowa, czyli na papierze jest wszystko cacy, przeszkolony jesteś, oczywiście z paru groszy musisz za to wyskoczyć. I co dostaniesz za te swoje ciężko zarobione 300, prawda? Kierowca na dorobku i 300 trzeba wyskoczyć. Prawdopodobnie to będzie 2 godziny ględzenia podczas teorii, taka gadająca główka jak moja, tylko ja przynajmniej się jeszcze staram. Natomiast no, nie sądzę, żeby ten Twój wykładowca tam nie wiadomo co Ci powiedział podczas tej teorii. Oczywiście no, dla okraszenia będzie część praktyczna, gdzie teoretycznie będziesz musiał sobie poradzić z jazdą po śliskiej nawierzchni czy hamowaniem ABS-em. No, żeby było śmieszniej, dotyczyć to również będzie Ciebie, kiedy w ogóle nie jeździłeś w tym czasie autem, czyli mija te 4 miesiące, auto Ci tato tam czy mama nie dała, no a Ty będziesz musiał się tam wykazać na tym torze do nauki jazdy, do jazdy treningowej. Przypuszczam, że wystarczy, że tylko wsiądziesz do samochodu i zahamujesz. Także zaliczenie będzie już samo przez to, że się zgłosisz na ten kurs. Natomiast stawiam 100 do 1, że te szkolenia kto będzie organizował? No oczywiście tylko WORD-y, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. I jest to taki dodatkowy sposób na zasilenie ich budżetu. Normalnie powinny być z budżetu państwa oraz z egzaminów na prawo jazdy. Wiadomo, jest niż demograficzny, coraz mniej osób takich jak Ty się szkoli, czyli kasy nie ma, a tutaj kursy za 300, 3 godziny, żyć nie umierać. Także przypuszczam, że ta godzina praktyki będzie również ładnie wyglądała tylko na papierze. Najśmieszniejsze przynajmniej w chwili obecnej jest to, że w sporej części województw nawet nie ma takich torów treningowych, a nawet wierz mi, jak w naprędce powstaną, to będziesz musiał gdzieś dojechać kawał drogi do tego jedynego wyznaczonego przez WORD. Nie trudno się domyślić, że takie tory raczej nie będą w centrum miast wojewódzkich, jeżeli oczywiście ich do tej pory tam nie ma, tylko będzie to gdzieś na przedmieściach, może gdzieś to być w jakiejś miejscowości 15, 20, 30 km od tego miasta, no tam gdzie po prostu jakimś tanim kosztem ten tor wybudują. No, krótki komentarz, paru innych rzeczy, okres próbny i kursy reedukacyjne. No jest tutaj trochę taniej, jeżeli popełnisz 2 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, to będziesz musiał ten dodatkowy kurs zaliczyć, kosztuje on 500, trwa 28 godzin, czyli żyć nie umierać, nawet niecałe 20 zł za godzinę. No, musisz przeliczyć 500 przez 28, no może trochę drożej, prawda? Nie, nawet 2 dychy za godzinę nie wychodzi, ale co? Znowu ciche dofinansowanie WORD-ów. Zielony listek, pamiętam z lat 70. było coś takiego. Ograniczenie tym spowodowane, że nie będziesz mógł przekroczyć 50 w terenie zabudowanym, poza obszarem zabudowanym 80 km na godzinę, na autostradzie i drodze ekspresowej 100. No, stawiam, że tak powiem, dolary do orzechów, że policja już na siebie jakiś radarek szykuje. No, poględziłem, ale jaki z tego wniosek dla Ciebie? Co musisz zrobić już teraz i to na wakacjach 2015 roku, nie na jesień 2015? Pójdź do jakiejś najlepszej szkoły jazdy w Twoim rejonie i jak najszybciej zapisz się, jak najszybciej skończ kurs. Później oczywiście zapisujesz się na egzamin państwowy i najlepiej, gdybyś zrobił to gdzieś do listopada, nie powiem, że do 1 listopada, ale powiedzmy do 2, do 3. I dlaczego?
przeżyłem już taką historyjkę, później będzie taki tłum chętnych, a oczywiście WORD-y będą niewydolne i terminy egzaminów państwowych w WORD-ach wydłużą się na ten 2016, na styczeń 2016, co Cię w zasadzie nie urządza, no chyba, że chcesz podnieść swoje kwalifikacje podczas tych kursów szkoleniowych i wydać 300 więcej. Także im szybciej, tym lepiej. No, licz się z tym, że przecież możesz nie zdać egzaminu za pierwszym razem. Jak wspomniałem, przeżyłem już kilka takich zmian przepisów, majsterkowania przy egzaminach i za każdym razem było to był Armagedon, po prostu tyle zamieszania przez egzaminami państwowymi, wydłużone terminy, wcurwieni ludzie, prawda, że po prostu no, trudno mi to w tej chwili opisać. Natomiast jeżeli zamierzasz zostać tym kierowcą, to koniecznie opisz mi w komentarzu, jak teraz wygląda szkolenie i egzaminy państwowe. Natomiast jeżeli już oglądasz filmik w 2016, 2017, czy mam nadzieję, że on tam w miarę aktualny będzie nieco później, to napisz mi po prostu, jak wyglądają te kursy szkoleniowe, dzięki którym no, tak się w Polsce ma jeździć bezpiecznie, młodzi kierowcy będą tak fantastycznie jeździć, nie będą powodować wypadków, że ho, 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 prawda? Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.